Cześć wszystkim, to znowu Płynie 7, a to jest dalszy ciąg Arcanum. Przypowieść o maszynach i magii. Już chciałem pomylić ten tytuł z jakimś innym tytułem gry, które ostatnio grałem, ale dobra. Gwoli przypomnienia, ostatnio nie tutaj poszliśmy. Rozwaliliśmy jakiegoś pałkarza. Okazało się, że coś miało wspólnego z niejakim Kerganem. Tak, Kerganem? Nie wiem, jak się nazywa. Coś ten deseń. Kerganem nekromantu. Tytuł jest najważniejszy. Więc zostało nam tylko jeszcze pogadać z tymi panami. Virgil, czy możesz otworzyć to? Nie udało się. Nie udało się. Zablokowane. Okej, dobra. No to panowie zginą z głodu. Wasze jedyne drzwi zostały zablokowane przez naszego dzielnego pomagiera. Okej, tak lepiej. No dobra. Pogadajmy z tymi pany. Chyba nie wkurzyli się za to, że im rozwaliliśmy drzwi. Dzięki, jak będą Alberichowi, że nas znalazłeś. Mogliśmy tu umrzeć z głodu, przeklęte zombie. Nieźle się z nimi rozprawiłeś. Nie? Co to się wydarzyło? Jestem odpowiedzialny za to wszystko. Znalazłem starożytne laboratorium jakiegoś nekromanty w tych starych opuszczonych grotach. Przyjrzałem jego dzienniki i wymyśliłem sposób na odtworzenie tego, co on dokonał. Tyle, że z użyciem nauki, a nie magii. Więc to ty stworzyłeś te wszystkie zombie? Trochę to nieodpowiedzialne. Zapewniam cię, że to był wypadek. Pierwszy, którego stworzyłem, zaczął koszmarnie skrzeczeć i wymachiwać wokół rękoma. Przewrócił moje chemikalie i zanim zorientowałem się, co jest grane, zombie zaczęły wychodzić z podłogi. Były wszędzie. Na szczęście udało mi się wrócić tu i ostrzec wszystkich. Szukam Erlanda Żelazne Serce, znasz go? Oczywiście, że znam. Ja nim jestem. Twój brat mnie przysłał z prośbą, żebyś wracał do domu. Terrain, biedny Terrain. Jest wobec mnie na dupie kulczy, odkąd umarł nasz ojciec. Obwinia się za jego śmierć. Co się stało z twoim ojcem? Wolałbym już o tym nie mówić. Najlepiej ruszę do domu, żeby mój drogi brat nie zmartwił się na śmierć. Okej, dobra, na razie. Nie widzę, żebyś się ruszał. Kłamco. Eliksir rozbudowy fizycznej. Mam nadzieję, że ktoś będzie chciał to kupić. Ponieważ mi to się najmniejszym stopniu nie przyda. Okej. Nasze biznesplany tutaj się skończyły. Możemy wracać do klanu koła. I cóż. I chyba rozgadamy się z Torvaldem. Dwa głazy. Nie, Torvald był na wyspie. Spacz, pomyliłem się. Rozgadamy się z kimś. Z kimś musimy się rozgadać. Lubię tą muzykę, ale trochę nieklimatyczna w danym momencie. W tym momencie nic, w żaden sposób mogę się. Okej, dobra. O, odkryliśmy Stillwater. Jeszcze nie musimy tam iść do Stillwater. Chociaż czeka tam na nas wiadomość od Mr. Joachim w każdym razie. Ale poczeka sobie. Nie ucieknie, jak to mawiają. Przy okazji Stillwater czeka nas jeszcze kilka śmiesznych, niedorzecznych, nazwijcie to jak chcecie, przygód. Zresztą sami zobaczycie. Ruszajmy. A właśnie, znaleźliśmy tam mirfilową blachę. Znaczy, taką mam nadzieję. Badałem ją Magnusowi do podtrzymania. Tak, tak. Ona się nam jeszcze przyda. Ach, chwila, mechaniczny młot. Wiecie co? Przydałoby się... że tak to ujmę, opylić krab.
Tutaj to naturalna muzyka, więc to nic nienormalnego, że ona się tutaj odtwarza. Poszukajmy jakiegoś krasnoludzkiego kupca. Jeżeli istnieją tacy krasnoludzcy kupcy. Krasnolud, który chciałby siedzieć cały dzień w jednym miejscu, to nie wiem, nie krasnolud. Karczmarka, nie? A, to jest karczma. Zdecydowanie karczma nie jest... Nie jest sklepem. Więc poszukajmy gdzieś indziej. Tam, tam, sram, taram, tam, tam. Może któryś z tych pokoi. Tutaj ci byli, z którymi rozmawialiśmy, od zadań różnych. I tam parem pętem różnych. Więc oni raczej nie są handlarzami. Nie to, nie to, nie to. A może któryś z nich jest zielarz. Kowal. Rzeczy samej, kowal. Właśnie, czy ten mechaniczny młot jest 3,9, 3 do 12 lepszy od tego, co ma Magnus? 3,9, 3 do... zdecydowanie nie jest, więc... Więc się go pozbędziemy. Panie! Zarzynasz moje... Moje biedne to... Cokolwiek. Okej, jakieś pierścienie, których on nie chce. Krasnoludzka zbroja płytowa. Za 3900. To by było całkiem fajne. Gdyby nie fakt, że już mu kupiliśmy kolczugę właśnie. Czekaj, ona ma 12,21. Zobaczmy, jak to ma... 2 razy lepsza. A ta kolczuga 12,21 troszkę lepsza. Więc fajne rzeczy. Fajne. Ale... What is it that you want of me? Ale szkoda mi kasy. To chciałem z siebie wydusić. Okej, dobra. Te książki nie potrzebujemy. Też nie, tego też nie. Magnusowi poddajemy te kamyki. O, umiarkowane, to nie. To nie, to nie, wróć, oddawaj. Ta krasnoludzka ruda. Czy może pan kowal ma trzonek od topora? Nie ma. Ale ma ultralekki topór wykonany. Zobaczmy sobie jego statystyki. Szybko 17, 1, 16, 3 do 11. Szybkość mniejsza, ale troszkę większe obrażenia. Tak, 1 do 16, 3 do 11. 1 do 16, 3 do 11. No troszkę lepsze obrażenia, ale mniejsza szybkość, więc w sumie pewnie wychodzi podobnie. No, ten topór wspomagany też jest całkiem dobry, więc... Więc... Tak... Trzymaj to. Co jeszcze możesz potrzymać, Magnusie, mi tego nie zepsuć? Kulary klanu koła, już mi niepotrzebne. Wiem, nikomu nie są potrzebne. Okej, nie założę ich. To dobrze. Raczej u krasnoludów nie znajdę żadnego magika, który mi zidentyfikuje te przedmioty, więc... Więc wiecie co, pójdę sobie tutaj. Coś mi mówi, że są tam ludzie, a tudzież krasnoludy, potrzebujący nagle mojej nieocenionej, niezastąpionej pomocy. Tam, idę w złym kierunku. Tam, 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 tam. Przejdziemy przez karczmę. I zobaczymy. Co na nas czeka tam? Sej... gdzie się znalazłem? Jakaś siedziba główna.
Okej, tutaj jest jakieś zejście, tam jest jakieś zejście. Zwiedzajmy. Tutaj nie ma nic. To mi wygląda na salę tronową. Czy co, chyba muszę wrócić się do głównej sali. Coś mi tak mówi. Może tędy dojdę? Powinienem. O, właśnie, tu są jakieś drzwi. Go! A w tej czasie sobie coś łyknę. Nie no. Dzięki, krasnoludy. Na zniszczenie mojej ścieżki. Kto wam pozwolił się ruszać? Nie ja. Przypominam sobie przynajmniej, żebym to robił. Okej, to dokąd prowadzi to wyjście? Myślę, że do miejsca, które mnie interesuje. A czy nie ma jakiegoś strażnika, żeby o tym miejscu pogadać? Nie. Okej, dobra. Zejdźmy tam po prostu. I coś mi mówi, że tarcza ochronna może się tam przydać. Nie wygląda na miłe miejsce. Patrzcie, wózek jest przewrócony. To nie zwiastuje dobrości. Okej, pająki. Już sobie radziliśmy z takimi, więc nie będzie problemu. Ale, czekaj. Przecież ja mam te... odporność na... Ona nie daje odporności na trucizny. Cholera, pomyliłem się. To mi daje troszkę odporności na trucizny. Więc nie będę go zdejmował. Pułapka? Nie. Elektrolit, jeszcze jakaś żarówka. Nie potrzebuję takich rzeczy. Safe. Okej, tutaj ci panowie pewnie wprowadzą mnie w sytuację. Zaraz po tym, jak ich obrobię. Kim jesteś, panie? Dzień dobry, mogę zapytać, kim jesteś? Nazywam się Arvid Millstone i kieruję pracami w kopalniach klanu Koła. Miło mi cię poznać, Arvidzie. Dlaczego ci wszyscy górnicy tu stoją? Cóż, ostatnio mieliśmy w kopalni trochę kłopotów. Kilka dni temu wykuliśmy nowy tunel i od tamtego czasu giną górnicy. Kiedy kopie się tak głęboko, można czasem znaleźć coś, co nigdy nie powinno zostać odkryte. Uważam, że tam coś jest, coś złego. Arvidzie, wygląda na to, że przydałaby ci się pomoc. Masz w sobie więcej odwagi niż ja. Tu na dole widziałem rzeczy, w które ludzie by nie uwierzyli, ale cokolwiek tam się czai, przeraża mnie do szpiku kości. Twoja pomoc byłaby nieoceniona, ale nie wiem, czy ktokolwiek powinien tam schodzić. Arvidzie, ja nie mam wątpliwości, że sprostam zadaniu. Przynajmniej mój pies sprosta zadaniu. Faktycznie, może zdołasz nam pomóc. Nie mogę ci zaoferować... nic zaoferować, ale wiem, że krasnoludy z klanu Koła byłyby niezmiernie wdzięczne za wyeliminowanie zagrożenia dla górników. Ich szacunek to wszystko, czego mi trzeba. Zajmę się potworami. Bla, bla, bla. Dziękuję. Jestem twoim dłużnikiem. Ja i cała moja brygada. Arvidzie, wrócę, jak załatwię potwora. Bla, bla, bla. Okej, dobra, ruszajmy. Wow, przestraszył mnie. Serio. Okej, tutaj jest jakieś... są pełzacz cienia. Tak, nie powinienem go bić ręcznie. Zastopować i wziąć broń. Okej, mam jedną broń zapasową. Trzymaj ty, Virgil. Pam. Wow, co to jest? Co to jest? Serio? Jakiś glitch. Okej. Dobra, uszkodzona. Uważaj, Virgil. Nie, to te pająki uszkadzają zbroję. Chyba coś zagrowaliśmy. Upiorny kryształowy pająk. Poziom 40.
Spokojnie, mamy psa. Poradzimy sobie. Zbroja uszkodzona. No cóż, będę musiał pójść do kowala i ją naprawić. Ponieważ taki stan rzeczy nie jest tak, jest nieakceptowalny. Jak to się nie tam. Ja nie chcę dodatkowo uszkadzać sobie zbroi. Tam cewka celi i kondensator. O, my już mają kondensatory. Zmyślne krasnoludy. Muszę mu powiedzieć. Okej. Ready to battle. No nie no, moja broń. Gdzie jest moja broń? Czekajcie na mnie. Te kryształowe pająki. Naprawdę, niedobrzelce. Dobra, to jest jeszcze jeden zielony, trujący. Muszę powiedzieć, że całkiem często mnie trafiają. Przecież mam nie najgorszą klasę pancerza, tak myślę. Okej. Pułapki. Uwielbiam pułapki. Proch. Wow, proch. Czy nie jest to nic nadzwyczajnego w świecie Arkanu, więc moja reakcja jest całkowicie nad reakcją. Ale okej. Zapiszmy. Idziemy dalej. Kolejny pełza czcienia. Mam nadzieję, że nie mi próbował wytrącić broni. Okej, to potrwało trochę. Nie mogę wyjść z walki, więc nie zbadam skrzyni. Coś innego mi uszkodził. Okej. Dobra. Zardzewiały miecz, zardzewiała buława. Rozbudzacz, bateria. Maślecznicza. Fajne rzeczy. Sorry? Nie chciałem na siebie kliknąć, Magnusie. Okej, więcej pająków, to może tak ja wezmę. O tak. Wow, nieźle mu przywalił ten pająk. Okej, level up. Czy awans o poziom, jak ktoś woli. Zajmiemy się tym za chwilę. O, gdzie prowadzi to przejście? Do kwater głównych? Tak, tutaj. Okej. Pułapki. Okej. To jestem pan Brzydol. To może wezmę tak. Upiorny i drugi upiorny. Może skupimy się najpierw na... Nie, ten czar. Znowu bym pomylił. Magia nie działa na niego najskuteczniej. Ciekawe, czy na drugiego zadziała. Ciekawe, czy ognista kula na nich zadziała. Właśnie zmarnował wszystkie swoje punkty ruchu. Więc to jest dobra wiadomość. Zadziorny pan. Czy możemy się jakoś dobuffować? Nie wygląda na to. Mogę na siebie rzucić zwinność ognia. W sumie chyba pies lepiej z tym wyjdzie. Tak, teraz będzie nam to tykało, tak? Pod nosem. Wow, trafienie krytyczne. Nieźle. Pies, do boju. Okej. To też trochę pomacham.
Wow, ile uników. Wracało się. Inwestować w uniki. No i... Okej, okay, Hyrant. Oczywiście pająki nic przy sobie nie mają. A właśnie, zobaczmy. 20 zręczności. Atak, zręczności... 18, więc plus 2 do zręczności, 2 punkty akcji. Okej, okay, no. Nie jest to powalająca ilość, ale... Ale okej. Okay. Okej, okay, to chyba są jakieś zmumifikowane krasnoludy. Warbusters. Eliksir rozwoju intelektu. Mam nadzieję, że znajdę jakiegoś kupca na ten... Szmelc. No i to tyle. Strasznych pająków. I tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy nie mieli psa, ta walka była z pewnością wyzwaniem. Ale pies. 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 Okej, okay, gdzie był ten pan? Tutaj. Pan krasnolud. Krasnoludy to nie pany. Nie żartujecie sobie. Mogę sobie porozmawiać. Udało mi się zabić te stwory. Jestem pod wrażeniem. Co to właściwie były za stwory? Wyglądały na rodzinę kryształowych pająków. Straszliwe stwory. Słyszałem legendę o strasznych kryształowych pająkach. Może to były one. Nigdy nie myślałem, że naprawdę istnieją. Dziękuję ci, klan Koes, twoim dłużnikiem. Ach, dziękuję. Muszę już iść. Do widzenia. Sporo doświadczenia nam dał. Z jednej kłódki podskoczyło nam aż do 5. Więc prawie połowę poziomu. Stracimy. Okej, dobra. Uniki ekspert tego na razie nie podniesiemy. Co by tu dalej zwiększać? Wiecie co? Może bym zwiększył swoją charyzmę i doprowadził perswazję do jeszcze większego poziomu. To będzie fajne. Ok, 23. 13 znaczy charyzmy. Tak jak zwykle, pies praktycznie załatwia całe nasze potrzeby, jeżeli chodzi o walkę. Więc nie muszę to na razie inwestować. Uniki tak mam na razie bardzo zadowalające. Ok, gdzie wyszliśmy? O, tutaj. To nie. Zawracajmy. Wiecie co? W następnym odcinku spotkamy się przed salą tronową, gdzie porozmawiamy z krasnoludem, który zarządza tym całym, całą kopalnią, obozem, dziurą, nazwijcie tak jak chcecie. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę, no i na razie.